To znaczy, jak chodzi o lokalizację samą tutaj w Kurniku, to miejsce wybraliśmy no tutaj blisko siedla mieszkaniowego, gdzie mieszka 2000 ludzi. Cały Kurnik z Binem to te 7000, natomiast tu jest to osiedle, gdzie mieszka 2000, sam Kurnik ma 3500, czyli faktycznie wszyscy mają bardzo blisko do tego obiektu. Potrzeba taka była. Mieszkańcy Kurnika, dzieci, młodzież, szkoły nawet, żeby nauczyć się pływania, to jeździły do środy. Młodzież i starsze osoby dojeżdżały do środy, do Swarzędza albo do Śremu. No a my jesteśmy taką gminą w środku położoną, między tymi trzema miejscowościami i wierzę, że ten obiekt wykorzystany będzie, bo te potrzeby naprawdę są i społeczeństwo coraz chętniej korzysta z tych spraw. Jeżeli nie ma do tego dostępu, to ci, których stać, żeby wyjechać do Swarzędza, do środy, to czynili. Tak to się działo. Natomiast jeżeli będą mieli ten obiekt tutaj blisko siebie, to wierzę, że będą jeszcze bardziej, czy częściej z tego korzystać.